Mateusz Bendrz, zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Oto co dziś w programie. On zabił, ona ciało oblała kwasem. Prokurator zarzucił Piotrowi K. dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim przez uderzenie, przewrócenie na podłogę, a następnie zadanie kolejnych obrażeń i w końcu duszenie za szyję pokrzywdzonego, co doprowadziło do jego zgonu. Po pijanemu wjechał do rowu. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. 58-latek został zatrzymany. Był zazdrosny o żonę, więc udusił kompana alkoholowej libacji. Kobieta oblała zwłoki żrącą substancją, a potem je zawinęła. 37-letni mężczyzna oraz 36-letnia kobieta zostali zatrzymani. W tym stanie ciało leżało przez wiele dni w ich mieszkaniu. Zmasakrowane ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu zatrzymanego małżeństwa. Stan tych zwłok wskazywał, że są one już w pewnym rozkładzie. Zatem do zgonu mężczyzny doszło nie bezpośrednio w tym dniu, tylko ileś dni wcześniej. Te ustalenia śledztwa przemawiają za tym, że tak wstępnie ocena jest taka, że do zgonu tego mężczyzny doszło jakieś 8 do 10 dni wcześniej. Dowodami potwierdzono, że w tym mieszkaniu małżonkowie i ten pokrzywdzony, który przyszedł do nich i odwiedził, spożywali alkohol. Podczas alkoholowej libacji mężczyźni pokłócili się o kobietę. Oskarżony był zazdrosny o swoją żonę. Na podstawie dotychczas zebranych dowodów przez prokuraturę 37-letni Piotr K. usłyszał zarzut zabójstwa. Prokurator zarzucił Piotrowi K. dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim przez uderzenie, przewrócenie na podłogę, a następnie zadanie kolejnych obrażeń i w końcu duszenie za szyję pokrzywdzonego, co doprowadziło do jego zgonu. Natomiast jeżeli chodzi o Katarzynę K., to prokurator zarzucił jej popełnienie 4 przestępstw, najogólniej rzecz ujmując, związanych z tym zabójstwem. Pierwsze przestępstwo to nieudzielenie pokrzywdzonemu pomocy, kiedy było to jeszcze możliwe. Następne przestępstwo to ukrywanie faktu dokonania zbrodni zabójstwa. Ponadto kobieta miała utrudniać śledztwo i niszczyć dowody, ale to nie wszystko. W końcu znieważenie zwłok tego zamordowanego mężczyzny przez owinięcie jego głowy takim materiałem z tworzywa sztucznego, a także polewanie substancjami chemicznymi. Tak jak powiedziałam, w dniu dzisiejszym prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec Piotra K., a także wobec Katarzyny K. 37-latkowi za zabójstwo grozi kara nawet 25 lat za kratami, a nawet dożywocie. Jego żona może trafić do więzienia maksymalnie na 13 lat. Prokurator zaznacza, że to początkowy etap śledztwa, więc badane będą jeszcze m.in. zeznania obojga małżonków. Katarzyna K. była wcześniej karana za rozbój. 2 promile w swoim organizmie miał kierowca, który spowodował wypadek w okolicach Piotrowic na drodze wojewódzkiej numer 363. 58-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego wjechał do rowu, po czym uderzył jeszcze w drzewo. Wszystkie służby otrzymały informację o wypadku osobowego Volkswagena, do którego doszło w okolicach miejscowości Piotrowice. Jak ustalili funkcjonariusze referatu ruchu drogowego Jaworskiej Komendy, 58-letni mieszkaniec naszego powiatu, kierując pojazdy marki Volkswagen, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. Pasażer, który podróżował z kierującym z obrażeniami ciała, nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala specjalistycznego w Legnicy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, szybko ustalili przyczynę tego zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. 58-latek został zatrzymany, spędził noc w policyjnej celi. Dziś usłyszał zarzut. Przez kilka godzin w miejscu wypadku były utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 363 z Jawora do Złotoryi. Dalszym losem 58-latka zajmie się sąd. Wybił szybę do klatki wejściowej, a potem groził kobiecie. 31-letni mieszkaniec Głogowa na widok policjantów zaczął uciekać. Zatrzymany mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Do zdarzenia doszło na jednym z głogowskich osiedli. Lekceważąc porządek prawny, wcześniej bez wyraźnego powodu wybił szybę w jednym z okolicznych bloków w wejściu do klatki schodowej.
po czym to mu jeszcze nie wystarczyło, skierował się na inną ulicę, gdzie groził kobiecie. 31-letni mężczyzna na widok policji zaczął uciekać. Jego ucieczka na nic się jednak nie zdała, bo szybko został zatrzymany. Łączna kwota poniesionych strat to blisko 1000 zł. Mężczyzna odpowie również za groźby skierowane do kobiety. Głogowianinowi grozi 5 lat więzienia. A jeszcze dziś w wydarzeniach powiemy. Zwłoki 34-latka w ruinach szpitala. Przybyły na miejscu patrol stwierdził, iż mężczyzna nie daje oznak życia. Coraz więcej paszportówek. W tej chwili wyrażam zgodę na uruchamianie punktów paszportowych w Kłodzku, w Ząbkowicach, Dzierżoniowie, w Wołowie. Dawny szpital w Lasku Złotoryjskim w Legnicy niszczy je z roku na rok. To stałe miejsce wizyt młodzieży, wandali, złomiarzy i bezdomnych. Od wczoraj znów głośno o jednym z największych w kraju poniemieckich szpitalnych kompleksów, po tym jak znaleziono w nim zwłoki bezdomnego mężczyzny. Blisko 35-letni mężczyzna był znany legnickim policjantom, nie miał stałego adresu zamieszkania. Jego ciało znalazł jeden z mieszkańców, który poinformował o tym dyżurnego. Przybyły na miejscu patrol stwierdził, iż mężczyzna nie daje oznak życia. Po przybyciu na miejscu lekarz stwierdził zgon w następstwie zachorowania bez udziału osób trzecich. Interwencje na terenie poniemieckiego kompleksu szpitalnego w Lasku Złotoryjskim to żadna nowość. Najczęściej dotyczą one jednak amatorów łatwego zarobku czy bawiącej się tam młodzieży. Ciekawskich nie odstrasza fakt, że budynki są w opłakanym stanie, a przebywanie tam jest niebezpieczne. Teren nie jest odpowiednio zabezpieczony, od lat pozostawał bowiem w prywatnych rękach kilkunastu właścicieli. Kolejki pod biurami paszportowymi to dziś standardowy obraz w całej Polsce. Polacy masowo ruszyli po nowe dokumenty. Doszło do tego, że na samą możliwość złożenia wniosku trzeba czekać długie godziny. Jak z kłopotem radzi sobie wojewoda? Już drugi miesiąc pod paszportówkami w całym kraju można zauważyć długie kolejki. Jak informują służby wojewody, w marcu i kwietniu trafiło tam 5 razy więcej podań niż we wcześniejszych miesiącach. To dość specyficzny trend, bo przecież populacja Polaków nie rośnie. Rozwiązanie? W dosyć dużym stopniu decentralizujemy. To znaczy ja w tej chwili wyrażam zgodę na uruchamianie punktów paszportowych w Kłodzku, w Ząbkowicach, Dzierżoniowie, w Wołowie. A ostatnio uruchomiliśmy bardzo dobrze działający w Trzebnicy, w Lubinie, w Polkowicach, także pod tym względem w Bogatyni. To sposób na rozładowanie kolejek, choć te nadal robią wrażenie. W niektórych województwach pojawiła się możliwość zapisów, to sprawia jednak, że na termin spotkania z urzędnikiem czeka się nawet kilka miesięcy. Mam dosyć określoną procedurę związaną z paszportami, tak? To znaczy jest mechanizm sprawdzania i wysyłania dokumentów. Dokumenty sprowadzamy z Warszawy, więc to nie trwa długo. No, w tej chwili najsłabszym elementem jest rzeczywiście przyjęcie wniosku i to, że musi być to osobiście, bo musi być pobrany odcisk palca. Wciąż wiele osób planuje wizytę w paszportówce, biorąc pod uwagę czas, jaki będzie trzeba na to poświęcić. Sytuacja będzie zatem jeszcze z pewnością trwać. To jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w Chocianowie i najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców. Rozpoczęła się przebudowa arterii drogowej przy ulicach Wesołej i Armii Krajowej aż do centrum przesiadkowego. Wszystko po to, by mieszkańcy oraz przyjezdni mieli doskonały dostęp do połączeń kolejowych. To inwestycja, na którą czekali mieszkańcy Chocianowa. Przy ulicy Wesołej i Armii Krajowej powstaną nowe drogi, chodniki, a w niedalekiej przyszłości pojawi się również nowe oświetlenie, nie tylko w tym miejscu, ale i w całej gminie. Przebudowa tej arterii wiąże się z długofalowymi koncepcjami rozwoju naszej gminy, bo jak wiemy, do Chocianowa po ponad 20 latach powraca kolej, tak więc aby to było, tak, tworzyło taki pewien całe miejsce dobrze zorganizowane, no to wiadomo, główna droga dojazdowa musi temu służyć, żeby mieszkańcy naszej gminy, ale też i spoza gminy mogli w komfortowych warunkach dojechać właśnie też na kolej. Mieszkańcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami w ruchu w najbliższym czasie. To utrudnienie dla mieszkańców jest mniejsze, tutaj będą montowane krawężniki, później będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa. Natomiast biorąc pod uwagę całą inwestycję, no to przede wszystkim mieszkańcy muszą się przygotować na problemy z parkowaniem nieraz w niektórych miejscach. Czyli niektóre zatoki z racji tego, że są przewidziane wymiana krawężników i wymiana nawierzchni chodników i wymiana nawierzchni zatok, tych, które są, no to będzie po prostu problem z parkowaniem, z dojeżdżaniem do niektórych miejsc parkingowych. Będą zmieniane lokalizacje odbiorów śmieci, także to będą takie rzeczy, które będą jakby
uciążliwe dla mieszkańców. Koszt tej inwestycji to 3 miliony złotych. Pieniądze na ten cel prawie w całości gminie udało się pozyskać z dofinansowania. Zgodnie z umową firma na wykonanie remontu ma czas do marca przyszłego roku. Kierownik budowy Paweł Oporek zaznacza jednak, że pracownicy dołożą wszelkich starań, żeby przebudowa zakończyła się jeszcze w tym roku. 10 utworów, połączenie dwóch muzycznych światów, symfonicznej orkiestry dętej i hip-hopu. Poza Marią Sadowską, No Logo i Leroyem, których słyszymy na pierwszym singlu, Narodową Orkiestrę Dętą tworzą także Rahim, Abradab, Grubson, Jarecki, Kleszcz i Łona. Artyści opowiadali o płycie i współpracy z orkiestrą w lubińskiej galerii Kuprum Arena. Lubin odwiedzili artyści, którzy na pierwszej płycie towarzyszą Narodowej Orkiestrze Dętej. Podczas spotkania opowiadali o współpracy ze stojącym na jej czele Mariuszem Dziubkiem, który połączył głosy z dwóch różnych światów muzycznych. Po koncercie zeszłorocznym, kiedy zagraliśmy razem Sekundę i Fame z mojej płyty, byłem oczarowany tak naprawdę, bo miałem okazję grać w życiu z kilkoma orkiestrami. I to było ok. Natomiast Not wywołał we mnie dreszcze i pierwszy raz wszedłem na scenę i czułem, że to ze sobą pasuje, że to jest po prostu jeden organizm. Nie czułem tego, że orkiestra gra swoje, ja gram swoje. Mhm. Razem się połączyliśmy, było fajnie na razie, nie? Tylko to zabrzmiało, to zagrało razem i od razu następnego dnia usiedliśmy coś przy śniadaniu i jakieś tam rozmowy i padło hasło, że można by to pociągnąć, że można by było zrobić coś więcej. Czasem tak jest. Tak naprawdę ten kawałek też trochę przewróciłem na drugą stronę, mówiąc o tym, że mamy bardzo często takie déjà vu, jak spotykamy te osoby jakieś szczególne w swoim życiu, że mogliśmy ich wcześniej nawet nigdy nie spotkać, a przy pierwszym spotkaniu nam się wydaje, że już przeżyliśmy prawie całe życie ze sobą gdzieś tam. Także to są takie chwile w życiu, ja takich chwil miałem kilka. I dla mnie to nie jest żadne déjà vu. Symfonia i rap, takie połączenia już w Polsce również były i są, natomiast Dęta Symfonia, Dęta Filharmonia, to jest instytucja, której jeszcze nie było, to jest orkiestra, której jeszcze nie było i wszystkie aranżacje, dzisiaj usłyszymy na koncercie Błękitną Rapsodię Gershwina, Bolero brzmiało w salach Filharmonii i rap, to są zupełnie nowe połączenia z kilkudziesięcioosobową dętą orkiestrą. To jest absolutna nowość, na tym polega ten projekt. Singiel Znamy się tak krótko otwiera płytę Narodowej Orkiestry Wind Rap Orchestra, w której wystąpili Maria Sadowska, Leroy i Adrian Łabanowski z No Logo, prywatnie partner życiowy utalentowanej wokalistki. Praca wielu wspaniałych ludzi i ja naprawdę trochę teledysków w życiu zrobiłam. Akurat to nie ja reżyserowałam, więc z całym jakby szacunkiem mówię, piękny teledysk zrobili moi koledzy i jest to jeden z najładniejszych teledysków, w których brałam udział, no mogę tak powiedzieć szczerze. Pierwszą płytę Narodowej Orkiestry Dętej od 22 kwietnia można znaleźć już w sklepach i serwisach streamingowych. To wszystko w tych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.